Cześć, 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 witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że nas widać, mam nadzieję, że nas słychać. W ogóle ja zawsze to powtarzam za każdym razem, jak zaczynam kolejne spotkanie. Proszę mi wybaczyć, ale jakby sam fakt siedzenia przed aparatem, kiedy nikogo oprócz aparatu i oczywiście wspaniałego rozmówcy po drugiej stronie tej wirtualnej nie ma, to jest zawsze bardzo trudne. Bardzo mocno mnie to też stresuje, czy wszystko technicznie działa tak, jak powinno działać. Mam nadzieję, że tak jest. Dzisiaj bardzo ciekawy temat przed nami. Będziemy rozmawiać z Agnieszką Rajs, wspaniałą fotografką, dokumentalistką. I będziemy rozmawiać o opowiadaniu historii obrazem. Droga taka fotograficzna, związana z właśnie tym rzeczonym opowiadaniem obrazem Agnieszki, jest bardzo, bardzo ciekawa. I myślę, że wielu z Państwa zainteresuje ten fakt i w ogóle sposób, chęć, potrzeba właśnie takiego opowiadania za pomocą fotografii. Mam ze sobą książki Agnieszki, będziemy je omawiać, zarówno te troszeczkę już, tak jak wcześniej z Agą rozmawialiśmy, Białe Kruki, czyli American Dream, jak i kolejne książki Agnieszki. Będziemy też przez całą transmisję czekać na Wasze komentarze, na Wasze pytania. Bardzo chętnie, myślę, Aga odpowie na nie, odniesie się do nich. Też mamy dla Państwa niespodziankę. Najnowszą publikację Agi z zapisków kolekcjonera. Za najciekawsze pytanie taka książka będzie do wygrania. Wyślemy ją osobie, która je zada. Nie przedłużam zatem. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku technicznie. Lecimy. W takim razie z intro. Zapraszam. Witamy ponownie. Jest już z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszko. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jak się masz? Wszystko w porządku? Tak, nie jestem na kwarantannie, nie jestem chora, wszystko w porządku. Bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo, bardzo się cieszę, że zechciałaś z nami porozmawiać o opowiadaniu obrazem i o fotografii. Ja też się bardzo cieszę, że się widzimy, chociaż żałuję, że nie w naturze i nie z państwem, którzy nas oglądają, no ale takie czasy, więc jakoś sobie musimy radzić. No dokładnie. Tym bardziej, że dzisiaj też dowiedzieliśmy się, że kultura będzie znów zamrożona. Aż strach się bać, jak to będzie wszystko
wszystko wyglądać dalej, ale miejmy nadzieję, że jakoś wszyscy damy radę. Oby tak było. Tak jest. Droga Agnieszko, chciałbym zacząć od właściwie tytułu tego naszego spotkania, czyli od tego opowiadania obrazem. Czy twoim zdaniem jest to w ogóle możliwe? Jak sądzisz? No, to jest takie, że rzeczywiście, że jest w tym jakaś sprzeczność, bo opowiadanie odnosi się bardziej do słowa, a obraz się odnosi do obrazu, jak samo słowo wskazuje, więc tutaj jest potrzebna jest jakieś skombinowanie tych dwóch mediów, prawda? To znaczy przełożenie języka na przykład mówionego, czy tam jakiejś narracji na język obrazu, na język wizualny, i to nie jest taka prosta sprawa. Myślę, że też to właśnie to opowiadanie historii obrazem i opowiadanie obrazem, to też bywa czasem takie trochę nadużywane, bo co to właściwie znaczy opowiadanie obrazem, ale no tym ciekawsze się to wydaje jako tytuł tego spotkania. Może jakoś do czegoś tutaj dojdziemy. No, ten tytuł jest taką trochę małą prowokacją, ale tylko taką malutką. To znaczy, ja też się bardzo mocno zastanawiam nad tym, i im dłużej zajmuję się fotografią, czy od takiej strony praktycznej, czy od strony takiej bardziej edukacyjnej, czasami może badawczej, to zastanawiam się coraz bardziej, jaka jest funkcja tego medium teraz. Oczywiście już całe rozprawy powstały na temat tego, czy fotografia jest prawdziwa, czy to jest tylko subiektywne jakieś widzenie, ale kolejny właśnie to jest taki aspekt, jak ona funkcjonuje, jak się nią opowiada. I tutaj piję głównie właśnie też do książek. Jakie ty masz, Ago, podejście do książek fotograficznych? Czym one dla ciebie są? No to jest jedno z mediów takich. Znaczy to w tej chwili to właściwie się już stało takim osobnym medium, bo znaczy chodzi mi o to, że w książce fotograficznej nie chodzi tylko o fotografię, ale właśnie chodzi też o książkę. I jak tutaj rozumiem, słusznie pijesz do tego, chodzi też i chodzi o opowiadanie, więc właśnie o to, żeby jakoś czytelnika w tę narrację wciągnąć i czytelnika, czy oglądacza, czy widza, i jakoś go przy tym właśnie przy tej narracji utrzymać. No i nie będzie to, powiedzmy, jakaś na ogół dramatyczna historia, która się skończy happy endem, tylko no, będą to obrazy, które działają inaczej, no, które muszą mieć jakiś ciąg, coś zadać też, coś uruchomić w mózgu tego widza, prawda? Jakieś związki, relacje pomiędzy poszczególnymi obrazami. No i American Dream to rzeczywiście był taki etap w mojej działalności fotograficznej, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to jest już rzeczywiście stara książka i ona ma 10 lat, a zdjęcia robiłam jeszcze no, przez kilka lat, więc robiłam je wcześniej, i wtedy rzeczywiście byłam znaczy bardzo byłam zaangażowana właśnie w opowiadaniu obrazami. To był taki socjologiczny fotoreportaż i bardzo mi zależało na przekazywaniu różnych treści, które myślę, że no, w dalszym ciągu są dosyć czytelne. No, zestarzała się może trochę sama ta rzeczywistość po prostu pokazana na tych obrazach się trochę zestarzała. Już widzimy, że to nie jest dzisiaj, tylko to było kiedyś, ale myślę, że ten przekaz pozostał no, w jakiś sposób czytelny, i te wszystkie historie, które gdzieś tam, takie mikrohistorie, które gdzieś tam się zawierają. To jest w ogóle bardzo ciekawe, moim zdaniem, jak nawet po jakimś czasie, nie wiem, po 2, 3, 5 latach wracamy do pewnych materiałów, patrzymy na nie, to nawet dla nas one są już jakieś takie inne niż jak nad nimi pracowaliśmy. To w ogóle jest bardzo ciekawe.
A o tych książkach właśnie fotograficznych, jakby celowo zadałem to pytanie, dlatego że wydaje mi się, że medium jakby książki jest takim fajnym przykładem na takie opowiadanie historii obrazem. To znaczy, książka jest i ten obraz w książce, on jest często wspomagany przez dwie rzeczy, czyli przez teksty, choć nie zawsze też, ale zazwyczaj przez teksty i przez formę jeszcze książki. Czy uważasz, że taka książka, ona może trafiać do szerszego grona odbiorców niż na przykład zestaw, nie wiem, 8 zdjęć albo wystawa, czy nie masz takiego wrażenia? Do szerszego. To jest pytanie, jest trochę to jest taka prowokacja, bo grona odbiorców w jakiś tam sposób się może pokrywają, bo to są miłośnicy fotografii, powiedzmy, prawda? Ale czy to grono odbiorców książki będzie szersze, jeśli. Przepraszam, jeśli one się ukazują w nakładzie 300 czy 500 egzemplarzy, tego nie wiem, czy będzie to szersze grono niż grono odbiorców wystawy. Znaczy, ja myślę, że tutaj jednak najważniejsza jest właśnie ta, znaczy, że bardzo ważna jest forma dotarcia, prawda? Że książka pozwala na taki bardziej intymny kontakt z tymi fotografiami, z tym, co nam autor chciał powiedzieć, i jakoś to inaczej się ogląda. No i poza tym też jest to taka forma wejścia w posiadanie tych fotografii, prawda? Jakiegoś bliższego kontaktu i z historią, i z autorem. To pozostaje też na dłużej. Mamy to na półce, mamy w rękach. I to, jak słusznie też zauważyłeś, zmienia się w czasie też ten odbiór, nie tylko nasz, autorów, ale myślę, że czytelników również, że niektóre książki się nam nudzą, już nie czujemy potrzeby do wracania do nich, a niektóre takie gdzieś schowane w jakimś kącie, nagle się okazuje, że one po jakimś czasie zupełnie inaczej działają, więc. No więc to jest taka specyfika tego książkowego medium też właśnie ten może bardziej tutaj chodzi o inny rodzaj odbioru niż o szersze grono odbiorców. Tu się w pełni z tobą zgodzę. To była taka też troszkę malutka prowokacja z tymi książkami, chociaż wydaje mi się, że jakby małymi kroczkami wspólnie wszyscy autorzy, wydawcy książek takich fotograficznych i tak dalej pracują po malutku na to, żeby one też troszeczkę szerzej trafiały niż trafiają do tej pory, bo jednak to są też drogie rzeczy, jakby taka książka, ona nie jest, przynajmniej na polskie warunki, nawet w procesie produkcji, ona nie jest po prostu tania, dlatego swoje też jakby tam kosztuje też przez nakłady i tak dalej. I wiadomo, jak jest z całym rynkiem czytelnictwa w ogóle, nie tylko w Polsce, ale wszędzie też pewnie. Natomiast wydaje mi się, że warto kolejne cegiełki do tego dokładać i budować gdzieś tam tą szerszą publiczność. Przynajmniej ja mam takie głębokie poczucie, że zawsze to powinno, to co robimy, trafiać do szerszej publiczności niż tylko do naszego wewnętrznego środowiska. Trzymajmy się tego. Tego się trzymaj. Dobrze, Agnieszko, troszkę już pokazałem właśnie Twoich zdjęć z książki American Dream. Myślę, że może przejdziemy sobie teraz do samej książki. Zaprezentujemy Państwu tą publikację. Co myślisz o tym? No jasne, z przyjemnością. Dobra, zaraz tutaj magia się zadzieje. Zmiana kamery. Udało się. Brawo. Super. Droga Ago, czy ty też widzisz tą książkę Tak. przed sobą? Okej, super. Dobra. Jakbyś mogła nam więcej opowiedzieć o jakby samym projekcie, o czym jest American Dream? No to jest trochę takie podsumowanie moich wczesnych zainteresowań fotograficznych, bo ja tak jak wspomniałam wcześniej, pracowałam nad tym przez kilka lat i kiedy
Kiedy zaczynałam nad tym pracować, nie myślałam o książce, znaczy o wydaniu książki. Natomiast byłam zainteresowana zmianami, które się w Polsce dzieją, takimi zmianami kulturowymi, postrzeganiem siebie, sukcesu, także urody jako właśnie takiej celebryckości, właśnie jako takiej miary tego sukcesu. I, no i robiłam rzeczywiście fotoreportaże, takie mniejsze, które się ukazywały zwykle w polityce. Z koleżanką współpracowałyśmy i publikowałyśmy właśnie reportaże o cheerleaderkach, o takich programach, o castingach do programów typu talent show, o konkursach piękności, o męskich konkursach piękności, które były całkowitą nowością wtedy w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie zorientowałam się, że robi się z tego większy, może się z tego zrobić większy materiał, że to jest, znaczy, że to jest czymś powiązane. I oczywiście jest to powiązane moimi zainteresowaniami, jakąś tam stylistyką też i tematami, ale, no ale właśnie może z tego powstać coś większego, jakiś większy projekt, który będzie no, podsumowaniem tego, trochę mojej pracy, trochę tych zmian, trochę no, takiego spojrzenia, które jest trochę krytyczne, trochę takie współodczuwające z tymi moimi bohaterkami, bo często były, najczęściej były to kobiety. I no miałam też okazję pojechać na stypendium na Słowację i tam spędziłam trochę czasu, gdzie też no jakby dorabiałam też zdjęcia do tego projektu, bo Polska nie była jedynym krajem, który tymi przemianami gwałtownymi był jakoś tam, no, który dotknął tych przemian, więc fotografowałam też właśnie w tych ostatnich latach i w Czechach, i na Węgrzech. Więc, no więc tak to było. No jest to też trochę, chociaż to może być dziwne, ale też trochę opowieść o mnie, no bo to jest też taki fotografka, prawda? Fotografka czy fotograf na początku drogi, który też chciałby się wybić, czy chciałaby się wybić i jakoś tam zapracować sobie na ten sukces. Więc no jakoś ja właśnie tak no widziałam siebie trochę, nawet nie w opozycji do tych moich bohaterek, tylko właśnie no jakoś tam równolegle, tylko w kompletnie innej branży, która się innymi trochę regułami, trochę innymi, a trochę podobnymi regułami się kieruje. I no i tak to właśnie wyglądało. No i ta książka ma formę trochę takiego pamiętniczka, prawda? To znaczy jest taka różowa, ma twardą okładkę, właśnie taką pamiętnikowatą. Jest taka dziewczyńska, no. I tam są te srebrne literki, ten American Dream, prawda? Który no właśnie jest tym marzeniem takim czegoś takiego lepszego, wspaniałego, prawda, jakiegoś innego świata, takiego właśnie z tych błyszczących magazynów. I no i tak, no teraz ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej. I tak powiedzmy, że rzeczywistość tych kolorowych magazynów bardziej okrzepła po tych 10 czy 15 latach. I też nie jest to dla nas taką nowością. Ale jesteśmy do tego wszyscy przyzwyczajeni, a no młodzi już wyrośli właśnie w tej kulturze takiego sukcesu i tej celebryckości, ale to jest jakiś tam dokument też czasu, w którym to powstawało. Więc tutaj to rzeczywiście mamy do czynienia z opowieścią, z jakąś relacją z tego, co się działo, z tego, co miało miejsce. Też jest bardzo ciekawe spojrzeć na te zdjęcia z perspektywy czasu, bo ja myślę, droga Agnieszko, że w ogóle twoje fotografie z American Dream, one stały się trochę taką klasyką opowiadania właśnie o jakiejś popkulturze, o zmianach. Ja bardzo lubię wracać w ogóle do tych fotografii twoich, bo one są jakby bardzo, bardzo takie szczere i po prostu fajnie opisują też te czasy.
Ale chciałem zapytać o jedną rzecz, bo tutaj posługiwałaś się fotografią właściwie w sposób taki fotoreporterski, dość mocno, prawda? A później się to zaczęło lekko zmieniać. Ale tutaj American Dream, on jest takim fotoreportażem zahaczającym już troszeczkę o taki bardziej też dokument. Dobrze to odczytuję? No to jest to wieczne pytanie o różnicę Tak pomiędzy jest. fotoreportem i dokumentem, ale ja myślę, że to się no jakoś tam wpisuje w oba te nurty i no na pewno jest to fotoreportażem, skoro się ukazywało w prasie, jeżeli przyjmiemy sobie właśnie tę definicję jako fotoreportażu, jako fotografii, która jest używana w prasie i jest robiona na użytek przekazywania także jakichś informacji, to właśnie z tym mamy tutaj do czynienia. A powiedzmy jeszcze wszystkim Państwu, bo chyba tego nie dopowiedzieliśmy, mniej więcej w jakich latach powstawały te zdjęcia? One powstawały tak 2005, 6 do 2010. Ostatnie zdjęcia robiłam na 50. urodzinach lalki Barbie w Warszawie. To właśnie są te zdjęcia takie różowe bardzo, tam gdzie jest dużo tych płatków nad wybiegiem dla modelek. Czyli to jest też to Więc zdjęcie okładkowe, tak? dokładnie. I tutaj jest parę zdjęć w ogóle z tej imprezy, także no także tak, to był ten taki zamykające wydarzenie. Bardzo ciekawa w tych zdjęciach też jest twoja perspektywa jako kobiety. To, co poruszyłaś na samym początku wypowiedzi o tym projekcie, to też jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę chyba facet też trochę inaczej by na to wszystko patrzył, tak mi się wydaje. Znaczy, mógłby być pewnie w podobnych miejscach, mógłby też wchodzić na jakieś zaplecza pewnych wydarzeń i tak dalej, ale chyba by nie udało się opowiedzieć tej historii w taki sposób. Wiesz, znaczy to jest też taka, to jest też takie zagadnienie, które jest dla mnie dosyć trudne. Znaczy ja jestem w ogóle wielką zwolenniczką obecności kobiet w fotografii, ale trudno mi się odnosić do, no właśnie do tego, jak fotografuje kobieta, jak fotografuje mężczyzna, prawda? I jakie są różnice, jeżeli na przykład fotografujemy to samo wydarzenie, bo jakoś nigdy nie. No właśnie nie zaobserwowałam tych różnic tak, żeby je opisać od punktu pierwszego do tam któregoś. Być może rzeczywiście to spojrzenie jest w jakiś sposób inne, ale tutaj nie ryzykowałabym też takich no właśnie takich daleko idących podsumowań, bo po prostu nie wiem. Nie wiem, jakby te wydarzenia sfotografował mężczyzna. Nie mam To pojęcia. znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jakby ja też nie wiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć na 100%, bo mówię tylko o takim swoim osobistym gdzieś tam odczuciu, ale wydaje mi się, że na przykład taka prozaiczna rzecz, to znaczy dostęp do pewnych sytuacji, czy jakby dokumentowanie ich, fotografowanie bez pewnego skrępowania osób, które fotografujemy. To chyba czasami po prostu w tego typu tematach, tak jak tutaj często pojawiają się kobiety i tak dalej, są jakieś backstage'e, zaplecza i tak dalej, to wydaje mi się, że mimo wszystko chyba po prostu ta damska obecność w tych miejscach jest trochę łatwiejsza dla tych osób, które fotografuje. To jest możliwe. To znaczy, tak, na pewno jest, no powiedzmy, że właśnie nie ma jakiegoś skrępowania, jest, albo jest go mniej, albo w każdym razie łatwiej być może się jest tak technicznie też dostać, prawda, i tam dogadać z bohaterkami. Czy to jest, natomiast backstage pokazu mody, czy jakiegoś konkursu, no to jest jednak taki bardzo klasyczny temat w fotografii. I klasyczny też no, w wykonaniu mężczyzn, więc właśnie dlatego też ja tutaj się tak trochę odżegnuję od takich stanowczych stwierdzeń, bo
Każdy tydzień mody gdzieś tam, to właśnie jest jakiś backstage zlecany fotoreporterowi wojennemu, którzy to robią świetnie w ogóle, bez, no, nie, nie można tutaj odjąć im, no właśnie, jakości tych materiałów. Być może, no tutaj jest, nie wiem, więcej jakiegoś smuteczku, czy tam właśnie takiego współodczuwania, ale też trudno mi jest patrzeć tak z dystansu na ten mój własny materiał, i to jeszcze sprzed wielu lat, więc, bo ja już teraz bym tego w ogóle nie zrobiła, więc, no więc, to już może pozostawmy po prostu odbiorcom. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobrze, słuchaj. Chciałem teraz przejść do kolejnej książki, którą będziemy omawiać, ale tak naprawdę chciałem trochę kontynuować wątek tej, jak to nazwać, trochę, żeby nie zabrzmiało to dziwnie, ale jakby takiej twojej ewolucji patrzenia na fotografię i jakby wykorzystywania jej w różnych kolejnych projektach. Oczywiście to nie jest tak, że jakby teraz widzimy zdjęcia z książki Tu się zaczyna koniec miast. Natomiast pewnie po drodze też zrobiłaś kilka innych projektów. Natomiast chciałem cię zapytać o to, dlaczego jakby postanowiłaś zrobić jakby krok do przodu i trochę zmienić sposób obrazowania. Czegoś brakowało ci w tym fotoreportażu? Bardziej poczułaś inny flow, że tak powiem, do fotografowania? No tak, ewidentnie poczułam inny flow. To widać, prawda? Wiesz co, znaczy tak, mogę to opowiedzieć trochę na zasadzie takiej anegdotki. Jak jeszcze pracowałam nad American Dream, dorabiałam tam różne zdjęcia właśnie z jakichś konkursów kulturystyki, czy bo, tam fitness i takich historii. Kupiłam sobie nowy aparat, który zaczynał być wtedy bardzo modny, mianowicie słynną Mamiję siódemkę, i po prostu zabrałam ją na jeden z tych konkursów. I tam użyłam go chyba po raz pierwszy, no i okazało się, że to po prostu pasujemy do siebie jak dwie krople wody z tym Mówisz aparatem. teraz o cyklu Piękne Ciała, prawda? Tutaj nie ma, ale to można chyba Nie znaleźć mamy. na mojej stronie internetowej, która jest dawno nieaktualizowana, ale ponieważ to też jest stary materiał, więc tamto gdzieś jest. Serdecznie zapraszamy. Tak. No i właśnie tam się okazało, że on stwarza dużo innych możliwości. Oczywiście ma też, że to narzędzie, prawda, co prawda ma swoje ograniczenia też, ale też stwarza dużo różnych innych możliwości. No i tak jakoś właśnie się zaprzyjaźniliśmy z tym narzędziem i z takim intensywnym kolorem też i kontrastem. No i tak to wyszło. Oczywiście, no, takie rzeczy, to ja mówię, że to jest rodzaj takiej anegdoty właśnie z backstage'u mojej pracy, i nie byłoby tego. Znaczy, oczywiście pomogło mi to, no ale to jednak był rodzaj eksperymentu, który był mniej lub bardziej świadomy, i ten efekt po prostu bardzo, bardzo mi odpowiadał, prawda, że nie zachowujemy tutaj żadnego decydującego momentu, ani nie staramy się przekazać jednej ulotnej chwili, która się nigdy nie powtórzy i która jest rejestracją jakiegoś faktu, prawda, tylko raczej, no, jest to kwestia jakiejś atmosfery i Takiego no i spokoju też też fotografowania. pokoju, tak. I nie oszukujmy się, że też pięknego, jakiegoś spektakularnego obrazu, bo ten materiał, który teraz oglądamy, no właśnie taki jest, prawda? On się opiera na jakiejś tajemnicy, ale i też na tym, że to, co tutaj widzimy, no jest ładne. No tak. I takie niespodziewane, prawda, że to jest jakaś taka wywrotka, że opowiadamy tutaj o industrialnej stronie miasta, ale w taki sposób, że no nie jest to na pierwszym planie, prawda? To nie jest materiał, który jest dla jakiejś fabryki zrobiony albo dla jakiejś gazety naukowej, tylko właśnie coś kompletnie, no to sobie sama wymyśliłam i jakoś się to udało zrealizować.
Czy jakby powstawanie tych zdjęć zaczęło się też od tego projektu o Wiśle, który realizowaliście ze Sputnikiem? Tak, dokładnie tak. Także część tych zdjęć też się powtarza, a część, ale niedużo, bo to był projekt, rzeczywiście, że to był projekt o Wiśle, więc ja tutaj, jak potem zdecydowałam się rozszerzyć ten projekt, to no, po prostu też, wprawdzie Wisła cały czas jest kręgosłupem tych, no właśnie tej takiej industrialnej strony Warszawy, ale, no, ale tutaj są też inne obiekty, które no, już nie są tak bezpośrednio z. Albo w ogóle nie są z Wisłą związane. Więc to tak, więc początkiem był ten projekt o miejsce odległe Sputnika. A chciałem jeszcze właśnie zahaczyć o Sputnika i zapytać cię o to, bo jesteś jedną z założycielek tego kolektywu, który przez od kilku dobrych lat już świetnie działa na arenie międzynarodowej i polskiej, robicie fajne rzeczy. A opowiesz nam troszeczkę, jak to było, że powołaliście w ogóle Sputnika, powołaliście ten kolektyw? Oczywiście, i sprostuję tutaj tylko, że on działa od Od kilkunastu lat. kilkunastu, sorry, przepraszam. To trudno uwierzyć, ale tak jest. I to się zaczęło w bardzo prosty sposób od wyjazdu na takie warsztaty dla rozwijających się fotografów, fotoreporterów z Europy Środkowo-Wschodniej. No i potem uznaliśmy właśnie, że dużo nas łączy i że chcielibyśmy razem opowiadać obrazem różne historie. I, no i tak doszło do rejestracji stowarzyszenia i potem Sputnik ewoluował w różny sposób, ale, no, ale właśnie tak jak mówisz, istniejemy już długo i działamy i robimy projekty. Edukacją też się zajmujemy, robimy też trochę projektów społecznych. Więc, no więc tak to było ze Sputnikiem i jest dalej. Robicie kawał świetnej roboty. Chciałem zahaczyć jeszcze właśnie o tą warstwę edukacyjną, bo to mnie bardzo interesuje. Prowadzicie też takie warsztaty mentorskie, prawda? Które już też od, nie chcę powiedzieć od ilu, żebym się nie pomylił, ale ile już było edycji? Aga, powiesz? Wydaje mi się, znaczy tak, to jest też z numeracją jest trudna sprawa, zawsze się mylę w tym, bo wydajemy książki po każdej edycji i tam ta numeracja jest jakoś zaburzona, ale to już będzie dziewiąta edycja teraz. To są takie roczne warsztaty, które, no właśnie, które prowadzimy razem z członkami Sputnika i z zaproszonymi gośćmi. I no i cóż, no i liczymy na to, że nasi słuchacze, nasi uczestnicy naszych warsztatów, że wyciągną od nas ile się da, my im przekażemy tyle, ile można i ile potrafimy, i że no, jakoś wypuścimy ich spod swoich skrzydeł w daleki świat i że będą dalej, że zrobią u nas udany projekt fotograficzny, a potem będą działać dalej. Zresztą często są to już fotografowie, którzy są w jakiś sposób ukształtowani, czasami nie, ale, no, ale w każdym razie zawsze to jest satysfakcja właśnie, jeżeli właśnie coś ciekawego, coś udanego no, z rąk, z aparatów fotograficznych naszych uczestników wyjdzie. Myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebne, bo ta edukacja taka wizualna, nawet jeżeli ktoś zajmuje się danym medium, tutaj w tym przypadku fotografią, no to takie czerpanie od ludzi bardziej doświadczonych, którzy mają już za sobą niejedną wystawę, książkę, publikację, czy udział w jakichś międzynarodowych też projektach, to zawsze jest super fajne i to uczy, ale Ago też jakby w swojej pracy takiej codziennej, indywidualnej też łączysz tą edukację jakby z działaniami twórczymi, to znaczy też wykładasz fotografię, prawda? Tak. Znaczy, jest to właśnie program Sputnika mentorski. Ja też, no, jestem wykładowczynią na SWPS-ie,
w School of Form i prowadzę też warsztaty w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, więc jeszcze zdarza się, że w innych miejscach, więc jest tutaj. No mam nadzieję, że się nie wypalę i że będę mogła przekazywać tę wiedzę jak najdłużej i jak najskuteczniej, ale jest to ważna część mojej działalności, to prawda. Super. Ciekawa, tak, inspirująca. Super, super. No i ostatnio też jakby wielkie gratulacje, bo nie wiem, czy tak ostatnio, ale chyba to było w zeszłym roku, z tego co pamiętam, obroniłaś doktorat na UAP-ie, prawda? Tak, w Poznaniu, w Poznaniu. waszym Poznaniu. Tak jest, tak jest. Serdeczne, serdeczne gratulacje. Dzięki. Super. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej książeczki. Już mam ją tu otwartą przede mną. Też widzisz, Ago, tą książkę? Halo, halo, słyszymy się? Tak, tak, teraz ci słyszę, ale trochę obraz mi chyba stanął, ale słyszę. Aha, dobra, teraz chyba powinno być już w porządku. Teraz jest, tak, tak. Okej, dobrze. Opowiedz, co to za projekt? No to jest właśnie to jest książka Tu się zaczyna koniec miast, o której no, troszkę tam już wcześniej wspomnieliśmy. I to jest książka, która powstała też już chyba ze 4 lata, czy ponad 4 lata temu, ale muszę powiedzieć, że ciągle ją bardzo lubię, bo tutaj ten projekt, który powstał, który został zrobiony przez Anię Nałęcką, ona jest takim, bardzo odpowiada treści też tej książki i formie tych zdjęć i temu, co tam na tych zdjęciach jest, więc ta książka jest taka bardzo estetyczna, ale też jest taka bardzo gęsta, tak jakby to, no właśnie, jakby to była taka jedność, ten bardzo taki intensywnie kolorowy papier i te fotografie, które właśnie też mają taką specyficzną kolorystykę i to niebo, no tutaj właśnie otwieramy na tych takich kartkach z niebem, które też tam w środku stanowią jakiś taki ciąg. Więc to jest trochę taka, tak jak teraz patrzę, to trochę to jest taka książko-wystawa, bo to, znaczy jest to zdecydowanie książka oczywiście, ale w każdym razie jest to coś takiego, co ma rzeczywiście tego widza wciągnąć i jakby, no i myślę, że tak robi, że to jest rzeczywiście taka no, udana realizacja pomysłu taka od A do Z. To jest też tekst Filipa Springera, który właśnie napisał trochę taką historię jakiejś katastrofy, ona się staje coraz bardziej aktualna, takiej kosmicznej katastrofy, no bo to też te wieczorne zdjęcia czy poranne mają nawiązywać właśnie do jakiegoś takiego innego świata, do jakiegoś równoległego, powiedzmy, do jakiegoś kosmosu, który gdzieś jest, ale my nie mamy do niego dostępu. Więc tak to jest z tą książką, tak. To jest niebo nad Warszawą, właśnie takie wieczorno, pochmurne. Z lekkimi elementami smogu. Z lekkimi, o tak, być może nawet z takimi lekkimi, ale już akurat w to się wtedy nie wgłębiałam. I no tak, tak, właśnie przechodzimy przez to światło i od światła potem znowu się zanurzamy w różne takie elementy konstrukcyjno fabryczne i dalej do jakichś krzaczorów, do takiego zaciemnienia sytuacji, do właśnie jakiegoś takiego zagubienia tej industrialnej formy. Tutaj w tych fotografiach, to o czym troszeczkę rozmawialiśmy, ta technologia też, ale jakby to zmieniające się twoje podejście też do fotografii, tutaj doskonale widać w tej książce, to znaczy z niej bije taki fenomenalny spokój. Ja tylko dopowiem, bo niestety jakby w takiej transmisji online Państwo nie mogą dotknąć też tej książki, ale ten dobór też tutaj papieru, czy
te fonty zadrukowane w taki, a nie inny sposób, sama kolorystyka też książki, to jak ten papier reaguje na światło, jakby całość to jest. Wchodzimy rzeczywiście w taki trochę inny świat, który z każdą stroną nas wciąga w kolejną opowieść. I to jest coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o formy i jeżeli chodzi o język opowieści, niż American Dream. Tak, to jest rzeczywiście spektakularna zmiana, to trzeba przyznać. I to jest bardzo ciekawe. Jak to się w ogóle czujesz, jak teraz te dwie rzeczy oglądamy, te dwie twoje książki? To jakby myślisz, że fajnie, że ta zmiana u ciebie nastąpiła? Dobrze się z tym jakby odnajdujesz jako twórca? Doskonale. Doskonale. Doskonale, tak. Znaczy, oczywiście, że tak. No, ja się podpisuję pod obiema tymi produkcjami i projektami. No, one są po prostu, pochodzą z innych okresów mojego działania. I no, jeżeli chodzi o American Dream, no, to byłam wtedy fotoreporterką z zacięciem socjologicznym, a tutaj no, eksperymentowałam też treścią fotografii, właśnie ze światłem, w sumie z bliskim sąsiedztwem, prawda, jakoś tam też z negatywem, na którym to powstawało i trzeba było tam jakoś przewidzieć, ile czasu to trzeba naświetlać i w tym świetle, więc i z treścią też oczywiście, i właśnie z jakimś przekazywaniem treści, więc no po prostu to są, no to są dwie różne rzeczy, natomiast autorka jest ciągle ta sama i no nie ma tutaj, nie mogę się odżegnać ani od jednego, ani od drugiego. Tak, zupełnie nie o to mi chodziło, żeby się odżegnywać, tylko bardziej mi chodziło o to, żeby zapytać o twoje odczucia. To jest w ogóle bardzo ciekawa droga i ja myślę, że nie ma po prostu też rozwoju i takiego wewnętrznego zaspokojenia jakiejś takiej twórczej potrzeby bez pewnych zmian i bez po prostu zrobienia. Jak to Mariusz mówi, powiem ci jego powiedzonko. Staliśmy nad przepaścią i zrobiliśmy ogromny krok No, naprzód. tak, no właśnie, robiliśmy ogromne, nie tak. Okej, dobra, super. Fajnie. To teraz przejdźmy sobie jeszcze kroczek, zróbmy do przodu. I przejdźmy sobie do ostatniej publikacji, którą miałem okazję sobie dokładnie przejrzeć. Zaraz ją Państwu zaprezentujemy. To jest książeczka z zapisków kolekcjonera. I ona jest takim pudełeczkiem. Co jest w tym pudełeczku? No, w pudełeczku są zapiski kolekcjonera. To są takie notatki, rodzaj notatek z różnych kolekcji, właśnie z różnych warszawskich muzeów, ale takich nie mainstreamowych, tylko raczej właśnie takich, które no, powstają, ponieważ ktoś się czymś zainteresował i zbiera na przykład naparstki, albo no, tutaj mamy taką fotografię z Muzeum Nurkowania, które jest. No, Muzeum Nurkowania jest niezwykłym muzeum i bardzo je polecam. I powstało rzeczywiście z pasji osób, które się kiedyś zajmowały nurkowaniem, a teraz no, badają jego historię i zbierają różne obiekty, które są z tą właśnie historią związane. I tutaj mamy z kolei taką karteczkę z tą właśnie z wyciągniętą, z takimi jakby szpicami. To jest Muzeum Izba Pamięci Tramwajów Warszawskich. Mówimy o tym zdjęciu, prawda? Mówimy o tym. Tak, dokładnie. Więc to jest trochę taka teka kolekcjonerska, która, znaczy do tego to miało nawiązywać. No i jest to też oczywiście, znaczy same te fotografie to jest też rodzaj takiego trochę żarciku, prawda? No widzimy tutaj, że to nie jest
jakaś bardzo taka poważna naukowa publikacja, co mógłby ten tytuł chociażby właśnie o tych kolekcjach sugerować, tylko no właśnie taki trochę takie, nie przypadam za słowem badanie w kontekście fotografii, ale, no ale właśnie takie badanie tego, jak wygląda to współczesne zbieractwo, czemu to służy, czy my z tego mamy trochę radości. Tam jest dużo, też w tych zdjęciach jest sporo no, takich elementów ludzkich, nazwijmy to, jakaś ręka, sylwetka, noga. I no w każdym razie chciałam właśnie też no zawrzeć taki element trochę zabawowy w tym kolekcjonerstwie i na pewno też nie jest to projekt, to znaczy ja się w ogóle zajmuję muzeami i kolekcjonowaniem też już od kilku lat, natomiast te rzeczy, które robiłam wcześniej, one były takie bardziej serio i takie bardziej, znaczy też byłam nastawiana na fotografowanie obiektów dziwnych, powiedzmy, że same te obiekty były w ogóle takie niespotykane i raczej ukryte zwykle przed oczami publiczności. Tutaj nie jest, tutaj chodziło mi, tak nie jest, tutaj chodziło mi właśnie o, no, o takie, o sam fakt kolekcjonowania i właśnie o takie, no, o kolekcje, które się czasami wydają, no, które nie przyszłyby nam do głowy i, no i tak to właśnie wrzuciłam w taką kolekcjonerską teczkę i myślę, że to, znaczy ten projekt właśnie muzealny, on no, będzie miał jeszcze jakieś odsłony i może dołożę do tego trochę jeszcze karteczek takich, może... I jest to też trochę taka zachęta do tego, żeby coś z tymi zdjęciami zrobić, prawda? To znaczy, no, bo tutaj widz, czy... Czytelnik dostaje te fotografie do ręki, one nie są jakby zszyte w książce, tylko są takimi oddzielnymi formami, no i można je sobie, nie wiem, wysłać komuś, jeżeli ktoś chce oczywiście, można powiesić na ścianie, można wyciąć też coś z tego, no cokolwiek, w każdym razie to są takie luźne, no właśnie takie notatki, które też mogą czemuś służyć. To bardzo ciekawy w ogóle koncept i rzeczywiście co mi się podoba w tej publikacji, to jest to, przez kolorystykę w ogóle też ułożoną i przez to, co teraz też mówisz, że ona jest trochę taką zabawą z widzem, jest trochę takim zdjęciem pewnego tabu i ciężaru z takiej kolekcji siermiężnej, kolekcjonowania. Ona jest taka lekka, zwiewna. Tak. Ja mówiłam o tym właśnie, że to jest trochę takiego żarciku i cieszę się, że tak to czytasz, bo to jest, no bo tak właśnie jest, prawda? To nie jest cegła jakaś muzealna, tylko no właśnie coś lekkiego. Super. Tu jest kolejny, pojawia nam się aspekt, bo to znowu troszeczkę inny język opowiadania, prawda? No tak. To też się trochę zmieniło. Znaczy tutaj ten język, nie wiem, czy on jest taki super ważny, prawda? Bo to są takie zdjęcia, które są no, dosyć oszczędne jednak. Znaczy ten kolor, powiedzmy, jest tutaj ważny i też ale też nie wszędzie, no bo one też mają, jest dużo takiego neutralnego, szarego tła. Ale na pewno to jest zupełnie też coś innego właśnie niż te poprzednie projekty. To jest, to prawda. To też jest ciekawe, jak warto, powiem inaczej, warto czekać na twoje kolejne fotograficzne projekty i kolejne publikacje, bo za każdym razem czuję, że będzie zaskoczenie. No, ja też czekam. Czekam. Pandemicznym czasie, tak. A przy okazji pandemii też fotografujesz to w jakiś sposób? Jakoś starasz się to zapisać, czy raczej wybierasz? Miałam taki plan i może to zrealizuję jakoś, ale jak widzisz, miałam taki plan w marcu jeszcze, kiedy to się wszystko, czy tam w kwietniu, kiedy to się zaczęło, ale jakoś to było tak wszystko przytłaczające i też tak dużo tych projektów różnych powstało, że no właśnie, że jakoś się nie zebrałam i nie wiem, czy do tego wrócę, no chociaż cały czas ten plan istnieje, ale no zobaczymy.
Właśnie, bo to dokumentowanie, ono jest z jednej strony gdzieś tam ważne, żeby chociażby sobie z tym radzić poprzez aparat. To pewnie jest taka może taka droga dla niektórych, a inni mają też tak, że raczej wolą tego nie zapisywać. To chyba jest taka sprawa dość mocno indywidualna. Ja bym bardzo chciał też przypomnieć wszystkim, że czekamy na pytania i jeżeli macie jakieś pytanie do Agi, to bardzo, bardzo chętnie odpowiemy. Zapiski kolekcjonera trafią do Państwa. Już sprawdzam tutaj komentarze, co nam się pojawiło. Dobry wieczór, cześć, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słychać, widać, też się cieszymy, hej, hej. Dobra, no pięknie, pięknie, pięknie. Nie mamy na ten moment żadnych pytań. Chyba gadaliśmy i gadaliśmy. O, coś się pojawiło. Gosia zadaje pytanie. Cieszę się, że tak dobrze się bawisz fotografią, tak naturalnie i bez zadęcia. Z niecierpliwością czekam na następne projekty. Masz już coś na oku? Pozdrawiam. No tak, to znaczy cieszę się, że one tak lekko wyglądają. Czy mnie słychać? Przepraszam. Tak, słychać cię, no. Bo oczywiście to nie są też no, jedyne rzeczy, które ja robię i są też projekty, które może też są bez zadęcia, mam nadzieję, ale w każdym razie no, robię też inne rzeczy, prawda? No i cały czas oczywiście myślę też nad jakimiś nowymi historiami, czy tam nowymi działaniami. I to już rzeczywiście muszę się zabrać do pracy, bo i ta pandemia, i ta cała no, sytuacja dookoła nas polityczna i tak dalej, ona jakoś to nie skłania do skupienia i do jakichś działań, ale więc może też nie będę się specjalnie rozpowiadać na to, co to będzie, ale no ale tak, mam plany. Zostaje To nam jest. mocno trzymać kciuki. Dzięki. Ale powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ta przeciągająca się pandemia, do tego to całe napięcie związane z sytuacją polityczną i tym, co się wydarzyło. To może, że tak powiem, rozwalić i położyć na łopatki. Ja też ostatnio tak czuję taki totalny przesyt wszystkiego. Najchętniej po prostu bym siedział w lesie, jeździł na rowerze Tak. i tyle. Okej, mamy kolejne pytanie. Pafluk zadaje pytanie, jak bardzo ułatwiasz odbiorcy odbiór, idziesz na kompromisy i rozsypujesz okruszki, czy zostawiasz go trochę w lesie, aby znalazł swoją drogę czytania publikacji? Nie ułatwiam. To znaczy, nie ułatwiam w tym sensie, że to jest może taka stanowcza odpowiedź, ale znaczy ułatwiam w tym sensie, żeby, no żeby to po prostu się trzymało jakoś, prawda, i żeby to było czytelne, ale no staram się jednak nie iść na jakieś specjalne łatwizny, tylko po prostu iść no jednak drogą jakiegoś własnego rozwoju i też te eksperymenty, czy właśnie te różne zmiany, które no, te wolty, które wykonywałam i które tutaj, no chociażby w tej prezentacji tych tylko trzech projektów, ale jednak są widoczne, no to jest, no gdybym właśnie, nie wiem, robiła coś pod publikę, czy coś tylko to nie byłoby tego, prawda? To byłyby zupełnie inne rzeczy. Także staram się nie chodzić na kompromisy. Okay. Pytanie od Moniki Czerwińskiej. Publikacje czy wystawy? Co jest ci bliższe? Nie mam, znaczy myślę, że nie, w ogóle trudno jest o jakąś taką odpowiedź na to pytanie,
bo to zależy też od tego, od warunków, w jakich się znajdujemy i od projektu, jaki robimy, prawda? Więc no właśnie, więc zrobiłam na przykład niedawno taki projekt, a więc wojna, który po prostu nie nadaje się za bardzo na książkę. No już prędzej właśnie na taką dużą tekę kolekcjonerską, ale tam też jest wideo i jakieś inne formy prezentacji, więc no tam to jest zdecydowanie wystawa, która powinna też wisieć w jakiejś określonej przestrzeni i mieć no właśnie różne takie myki przestrzenne i dostosowanie do tego, żeby te fotografie były dobrze zaprezentowane. Więc, no więc tak, to jest po prostu kwestia tego, co mamy w ręce, prawda? I co chcemy przekazać i w jaki sposób. Znaczy, ja bardzo lubię w ogóle, publikacje są mi super bliskie. Ja przepraszam cię, Ago, tylko przerwę na chwilkę, jakbyś mogła kontynuować też ten wątek, bo widzę, że bateria niestety w aparacie z jakiegoś powodu mi się rozładowuje, żebyśmy zaraz nie zniknęli, to ja tylko ją zmienię, a kontynuuj. Dobra, za minutkę dosłownie jestem, dobra? Dobrze, Przepraszam bardzo. dobrze. Tak. Bardzo jest mi bliski wątek, bardzo bliskie są mi publikacje książkowe, bo książki w ogóle, no, to jest coś wspaniałego, prawda? I właśnie też w erze i cyfry, i takiej no, powszechnej, tych powszechnych spotkań online i wystaw online, które z jednej strony ułatwiają życie, a z drugiej strony jednak no, zabijają jakby materialność tych fotografii, więc no, mając w ręce taki obiekt, jakim jest książka, no, to jest coś wspaniałego, ale też mam wrażenie takie, że mieliśmy w którymś momencie do czynienia z tak wielkim entuzjazmem, że no, doprowadziliśmy, my fotografowie, my wydawcy, do jakiejś rodzaju nadprodukcji, co myślę też nie złem, no bo to jest po prostu kwestia naszego wyboru, prawda? Co chcemy oglądać, co chcemy kupować, czy co chcemy mieć na półce, czy co chcemy odłożyć na przyszłość. Więc no to jest fajne, ta obfitość. Ale wystawa to jest też no, po prostu inny rodzaj obcowania ze sztuką, czy z fotografią. Więc taki jest mój stosunek do jednego i do drugiego. Jestem z powrotem. Przepraszam jeszcze raz za zamieszanie. Czytam już kolejne pytanie. Pyta Stab Stab. Dobry wieczór. Panie Agnieszko, co jest lepsze? Praca z ludźmi czy z martwą naturą? No to jest też taki właśnie rodzaj pytania, co jest lepsze, wystawa czy książka, na której jest trudno dać odpowiedź, taką jakąś Jednoznacznie. precyzyjną, tak, jednoznaczną. No, znaczy, dla mnie się trochę, ja dużo pracowałam z ludźmi kiedyś rzeczywiście, bo robiłam też portrety, zrobiłam takie dwa materiały właśnie, które się składały, właśnie więcej, które się składały wyłącznie z portretów i one się tam cieszyły w pewnym momencie jakimś powodzeniem. Ale ostatnio rzeczywiście pracuję z ludźmi dużo mniej, więc to by, no, ale co mnie nie skłania do odpowiedzi, że to jest, nie wiem, gorsze, prawda? Czy że praca z martwą naturą jest lepsza. Ale no tak, to jest bardzo trudne pytanie. Nie mogę powiedzieć, co jest lepsze. Znaczy, myślę, że tutaj trzeba też zachować jakąś uczciwość w stosunku do siebie i po prostu no, robić to, co uważamy za najwłaściwsze, prawda? I co jakoś tam najlepiej nam wychodzi, czy w czym jesteśmy dobrzy w tym momencie. No tak, to na pewno prawda. Strasznie dużo nam się pytań posypało. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze. Mamy pytanie od Krzysztofa. Czy każdy album planujesz wcześniej? Czy jest to kolejny etap przemyśleń, rozwoju wewnętrznego? I czy wydany album zamyka ten etap i już do niego nie wracasz więcej?
Tak. Znaczy tak, ja tych albumów nie wydałam tak znowu strasznie dużo, więc też trudno tutaj jakoś generalizować. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko przede mną. Ale znaczy tak, o tych zapiskach kolekcjonera od początku myślałam właśnie jako o rodzaju takiej no właśnie książeczki, czy właśnie takiej kasetki, czy noteki, teczuszki z fotografiami oddzielnymi. Jakoś to mi do tego pasowało i w jakiś sposób no po prostu wiedziałam, że tak to widzę. Oczywiście to się mogło zmienić, ale, no, ale się nie zmieniło. Natomiast te poprzednie projekty raczej nie. Ja je robiłam, no po prostu robiłam zdjęcia, które potem zostały jakoś zamknięte w formie książkowej, więc no i one mogą też no właśnie być pokazywane w inny sposób, prawda? Na przykład w formie wystawy. Tak to było. Okej, dobra. Bardzo intymne pytanie od Jana. Wow. Hej, czy fotografia jest twoim źródłem utrzymania? Znaczy, no w jakiś sposób tak, prawda? No bo wszystkie moje działania, no to są działania około fotograficzne albo około fotograficzne. Więc tak, fotografia jest moim źródłem utrzymania. Kiedyś było inne źródło utrzymania, ponieważ kiedyś pracowałam w korporacji, ale w którymś momencie z tego zrezygnowałam i właśnie przestawiłam się tylko na fotografię, co nie było całkiem proste, no ale jakoś idzie. I oby tak było dalej. O tak. Mam pytanie też od Doroty. Tu się zaczyna koniec miast, a dlaczego nie tu się kończy początek miast? Te granice miast mają w sobie coś szczególnego, ale tak mnie zastanowił Twój punkt widzenia. Tu się zaczyna koniec miast, to jest cytat z tekstu Filipa Springera, który jest częścią tej książki. Jednak jest to koniec miast. To znaczy, to jest ten koniec, to jest trochę takie też obrzeże, takie miejsce, do którego nie wchodzimy i jednak i to jest trochę w opozycji do środka miast, prawda? Do tych miejsc typu tam Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, czyli do tych miejsc, które są nam znane i tam no, nie mamy żadnych obaw, żeby się tamtędy poruszać. Natomiast te miejsca, często są to też geograficznie końce miast, chociaż nie zawsze. Ale po prostu to jest też taki koniec, nawet jeśli to nie jest koniec geograficzny, to właśnie to jest taka, no to jest takie trochę taka przestrzeń, która już do miasta za bardzo nie należy, do tego miasta rozumianego właśnie jako taka przestrzeń, w której żyją, pracują i bawią się ludzie. Okej. Więc dlatego to są te miejsca, w których się ten koniec miast zaczyna. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz pytanie od Weroniki. Dobry wieczór. Ja bym się chciała dowiedzieć, skąd zainteresowanie kolekcjami? Czy posiadasz swój własny zbiór, jakąś intymną kolekcję? Nie, zupełnie nie. I walczę z nadmiarem przedmiotów i książek, i nie mam w ogóle w sobie nic ze zbieracza. Znaczy, bo to jest ta książeczka, to jest z zapisków kolekcjonera rzeczywiście. I tutaj mi chodziło raczej o te. I we wcześniejszych projektach, które właśnie były też no, takimi zapisami różnych obiektów gromadzonych w kolekcjach, więc tutaj ten kolekcjoner gromadzi te obiekty, więc tutaj chodziło właśnie bardziej nawet o obiekty niż o same kolekcje. To znaczy, chodzi mi oczywiście o fotografię, bo ja korzystałam właśnie z istniejących kolekcji, ale bardziej tutaj chodziło o różne dziwne rzeczy. Okej, to teraz pytanie od Bartłomieja. Załóżmy, że mam gotową makietę książki. Gdzie warto ją wysłać, komu pokazać, albo w jaki sposób znaleźć potencjalnego wydawcę? No, To trudne pytanie, bardzo jest.
Hausu, do Pizz Hausu, albo do Sputnika. Znaczy nie, Sputnik nie jest wydawcą, niestety takim, znaczy problemem są oczywiście koszty, prawda, i to, że koszty wydania książki są duże, no i zwłaszcza książki fotograficznej, która musi być dobrze wydrukowana, no i wszyscy fotografowie się z tym borykamy. I nie jest to żadną tajemnicą, prawda, że, no, że właśnie, że to jest jakiś problem. Ja te książki wydawałam zwykle z jakichś grantów, gdzie warto pokazać makietę. Są w tej chwili przeglądy w ogóle takie, coś, co nie jest przeglądem portfolio, tylko przeglądem makiet. Więc myślę, że to jest i to organizują. Nie wiem, czy wy organizujecie coś takiego w Pizz Hausie. Przeglądu makiet nie. Organizujemy warsztaty, które się kończą takim wydaniem zina. Mamy taki konkurs Talent Roku też, który można wydać No zina. więc tak, dokładnie. Więc wszelkie, myślę, że wszelkie konkursy i właśnie takie przeglądy makiet. Wiem, że TIFF coś takiego organizował niedawno, wrocławski. No to są dobre miejsca do pokazania komuś swojej makiety i tam szukanie jakiejś drogi wydania. No a jeżeli chodzi właśnie o zdobywanie, znaczy tak, można szukać oczywiście wydawcy, natomiast to jest też często tak, że wydawca chce, no mówiąc krótko, żeby autor przyszedł z pieniędzmi, co jest czymś absurdalnym, ale tak się często dzieje. I, no i tutaj to jest to kwestia zbiórek, prawda? To wy jesteście w tym mistrzami świata, właśnie Pigs House, na publikację kolejnych książek. I myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, no bo taka zbiórka też jest rodzajem przedsprzedaży, prawda, książki. Więc jeżeli uda nam się zainteresować publiczność czy znajomych chociażby właśnie taką książką, która zostanie wydrukowana, to też jest jakaś droga jej wydania. Natomiast to jest sprawa trudna i nie będę tutaj mówić, że ktoś obieca, że będzie super łatwo, chociaż no kto wie, kto wie. To jest bardzo, bardzo ważny temat, który poruszyliśmy też w tym pytaniu, za które dziękuję, ze względu na to, że Aga bardzo sprawnie też odpowiedziała na to. To znaczy, można powiedzieć tak bardzo ogólnie i w skrócie, że nie istnieje coś takiego jak komercyjne wydawnictwo, które wydaje książki fotograficzne. I które zapłaci za taką książkę fotograficzną. Są mniejsze wydawnictwa, które właśnie zazwyczaj chcą, żeby przyjść do nich z pieniędzmi i wtedy ewentualnie taka książka zostanie wydana. Albo są fundacje, jakieś mniejsze takie self-publishingowe, nazwijmy to wydawnictwa, które właśnie zdobywają granty, właśnie organizują zbiórki, tak jak Pigs House na wydanie jakiejś tam publikacji, ale to nie jest wydawnictwo komercyjne, jakby to zawsze będzie mała ilość egzemplarzy i zawsze gdzieś tam o to finansowanie takie czy takie trzeba się postarać, no bo niestety tak rynek książek wygląda, aczkolwiek na pewno byśmy chcieli, żeby było inaczej. Tak jest. Okej. Pytanie od Piotra. Ciekawi mnie techniczna strona Twojej pracy. Jak przygotowujesz się do pracy nad projektami? Wszystko robisz sama, zbierasz informacje, szukasz miejsc i kontaktów, czy korzystasz z usług researcherów? Korzystałam z usług researcherów, albo raczej takich fixerów. Jeżeli jechałam gdzieś za granicę i miałam mało czasu, to rzeczywiście no to jest wielka pomoc i nie zdecydowałabym się właśnie na takie niezbyt długie wyjazdy, gdzie miałam bardzo konkretną rzecz do zrobienia bez takiej pomocy. Natomiast w tych projektach, znaczy tak, jeżeli chodzi o projekt ten, który jest tutaj pokazywany, ten, tu się zaczyna koniec miast, no to zawsze miałam
jakiegoś asystenta, z którym albo z którą, bo po prostu bałam się sama chodzić w te miejsca, tak, w jakieś właśnie takie zakrzaczone miejsca, gdzie są różne rury i instalacje i tak dalej. I generalnie nie są one, są bardzo piękne, ale nie do końca może czułam się tam bezpiecznie sama. Więc zwykle tam chodziłam z kimś, natomiast szukałam tych miejsc sama. No i to był taki research, który robiłam. Robiłam po prostu za pomocą internetu, jakiś Wikimapi, czy Google Street View, czy tam jakichś forów też takich warszawskich. No i więc to była taka w sumie żmudna robota, ale dosyć nieskomplikowana. Znaczy nieskomplikowana o tyle właśnie, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych miejsc. Natomiast no potem trzeba było w te miejsca pojechać za dnia, zobaczyć, czy ono rokuje, czy właśnie no, jak to może wyglądać, wyobrazić sobie, jak to może wyglądać wieczorem. No i czasami to wyglądało jednak zupełnie inaczej niż się spodziewałam, więc... No więc ta praca była rzeczywiście bardzo długa. Jeżeli chodzi o ten research do tych zapisków kolekcjonera, to robiłam to tam robiłam to sama. Chodziłam czasami rzeczywiście też z asystentami, żeby sobie do tych miejsc, żeby sobie ułatwić życie. No i też musiałam mieć kogoś, no kto by tam mi posłużył jako ten model, prawda, ręki, nogi czy całej sylwetki. Bardzo tym wszystkim osobom za to dziękuję. A czasami, znaczy no tak, i zdarzało się właśnie, że też korzystałam z usług researcherów, głównie, przepraszam, takich fixerów, researcherów, kiedy byłam za granicą, kiedy ta pomoc była mi bardzo, bardzo potrzebna. No i wtedy rzeczywiście dobrze jest mieć kogoś, do kogo się ma zaufanie, że to zrobi dobrze. Tak jest. Dzięki. Pytanie od Krzyśka. Dobry wieczór. Mnie ciekawi, w jaki sposób dobierasz projektantki, projektantów przy publikacjach. No cóż, nie mam wielkich doświadczeń, bo pracowałam z dwiema świetnymi projektantkami, Ania Nałęcka, o której mówiłam, i Joanna Jobkiewicz, którą nie wiem, czy wspomniałam, czy nie, ale ona projektowała Amerykanów. ten z zapisków kolekcjonera i no to jest trochę tak, że kogoś się zna, ma się do kogoś zaufanie, trochę właśnie taki szeptane polecenia też, prawda, patrzy się na prace, które się wcześniej które wcześniej te osoby zrobiły. No to jest, no kwestia zaufania tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Tak jest, dobra. Pytanie od Majkiego i jeszcze komentarz wcześniej, że wyglądam w końcu na wyspanego. To kamera kłamie. To nie jest prawda. Może dlatego, że wczoraj jeździłem po lesie na rowerze, to lepiej wyglądam. Dzięki. Czy wchodzisz w interakcję z fotografowanymi, których tu oglądamy, czy jesteś raczej skrytostrzelcem? Nie, to strzelcem, zupełnie nie. Nie. Wchodzę w reakcję i znaczy tak, dawno nie robiłam projektu, w którym głównym bohaterem byłby człowiek. To jest pierwsza sprawa, ale raczej starałam się nawiązywać jakąś relację, jakiś kontakt, nawet jeżeli on trwał bardzo krótko, więc nie ma tutaj właśnie z takiego skrytostrzelstwa nic zupełnie. I nawet mogę opowiedzieć taką anegdotkę, że jak czasami wracałam już właśnie z jakichś zdjęć, które miałam no gdzieś poza Warszawą i już, no już po prostu miałam to załatwione, wsiadałam do pociągu, ale jeszcze byłam tak właśnie nastawiona na te kontakty z ludźmi, że po prostu zauważałam u siebie taką nadmierną chęć do nawiązywania relacji, na przykład z konduktorem pociągu, albo z panią w warsie, albo nie wiem gdzie jeszcze. I dopiero się potem się zastanawiałam, no ty głupia, po co ci to, możesz sobie począć, ale jednak właśnie jakoś ten mechanizm tak działał, że trudno było z niego wyskoczyć. Jest jeszcze dopowiedzenie, kolejne pytanie od Majkiego. Czy pokazujesz zdjęcia bohaterom, czy widzą je dopiero jak na etapie publikacji?
Nie no, zdjęcia bohaterom trzeba pokazywać. Znaczy, pamiętajcie proszę, że większość tych zdjęć, które z ludźmi, które ja tutaj pokazuję, no, były jeszcze dużo z nich było jeszcze na etapie fotografii analogowej. Więc to było trochę bardziej skomplikowane, ale no, raczej starałam się, żeby oni to widzieli, prawda? No, ponieważ właśnie nie jestem skrytostrzelcem, więc. Mam nadzieję, że gdzieś tam to się o ich oczy otarło. Mamy już ostatnie chyba pytanko od Michała. Dobry wieczór. Powiedziała pani, że pewnie dzisiaj już pani nie zrobiłaby projektu American Dream. Dlaczego? No bo już go zrobiłam, już został zrobiony i myślę, że jeżeli chodzi o moją ciekawość świata w tym kierunku, no to ona została wyczerpana no i koniec, no to już jest, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, to już jest rozdział zamknięty. Ja jestem kim innym niż byłam 10-15 lat temu i myślę już inaczej. Jestem na innym etapie życia i rozwoju twórczego. Więc dlatego po prostu to już to było wtedy dla mnie ciekawe i dla świata pewnie też było ciekawe, no bo ten świat też się zmienił, prawda? Więc tak, to jest z American Dream i ze mną. Bardzo Agnieszko, dziękuję Ci za odpowiedzi na pytania. Czy miałeś jakieś ulubione? Na pewno takie było, ale może moglibyśmy. A może ty miałeś jakieś No ulubione? właśnie ja tak nie chcę, wiesz, wybierać No. tu. Chciałabym je jakoś zobaczyć i sobie przypomnieć, co tam było, bo właśnie To tak. może wylosujemy. To wylosujmy. Dobra, to losujemy. W takim razie Dorota Hukisz wypadła na mój los. Prosimy Dorotę o kontakt na galeria@pix.house z danymi do wysyłki książeczki Agnieszki. Gratulacje, bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę, że tak dużo pytań się pojawiło. To jest dla nas o tyle fajne, że po prostu czujemy interakcję z wami, z oglądającymi i wiemy, że ma to wtedy sens, że to robimy live. Tak, dokładnie. Bo ja też się bardzo cieszę, bo właśnie wtedy to gadanie do monitora, no okazuje się, że nie jest tylko gadaniem do monitora, tylko kontaktem z żywymi ludźmi. A po to przecież wszyscy robimy. Dokładnie tak. Droga Agnieszko, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, za odpowiedzi na wszystkie pytania, za Twój poświęcony czas. Szkoda, że nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale mam nadzieję, że przy kolejnych działaniach w Pix House, jeżeli przetrwamy, to serdecznie Ciebie zapraszamy do Poznania i mam nadzieję, że już będziemy mieli normalne spotkanie z publicznością. Ja też mam taką nadzieję i trzymam za nas wszystkich kciuki, żebyśmy Tak przetrwali. jest. Dużo zdrówka dla Ciebie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Też. Dzięki, Dzięki, cześć. cześć. Super. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas, za Wasze komentarze i tak liczny udział w spotkaniu z Agą. X-Print się nie kończy. Ta jubileuszowa piąta edycja, chociaż dziwna, online. Dalej trwa. Kolejni wspaniali goście przed nami. Jutro już rozmawiam o łotewskiej fotografii z Arnisem Balkusem. Ta rozmowa zostanie nagrana, dołożymy napisy po polsku i już niedługo będziecie mogli się z nią zapoznać. Natomiast za tydzień spotykamy się z Kasią Czarnotą i Karolem Grygorukiem. Będziemy rozmawiać o ważnych bardzo tematach, także zapiszcie sobie datę, bądźcie z nami na żywo za tydzień. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego dla Was. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. Pa, pa. Cześć.